Pokój i dobro. Pokój i dobro. Witajcie, kochani. Dziękujemy za nadsyłane pytania. Ślijcie ich więcej. Adres pyw@tv-trwam.pl. A przechodzimy do kolejnej kwestii. Mianowicie, może niektórzy z was dotarli do takiego filmiku na YouTubie, gdzie jest chłopiec, który przeżył śmierć kliniczną. Twierdzi, że był w niebie i opowiada o tym, jak w tym niebie to wszystko wygląda. No i teraz poproszę nas o komentarz do tego niezwykłego zjawiska, gdzie ktoś opowiada, jak to jest po drugiej stronie i że właśnie był w niebie, a wrócił. Właśnie, bo to pytanie jest jakby dwuczłonowe. Z treści tego maila wynika, że jakby dwa pytania w tym jednym mailu są, a mianowicie pierwsze pytanie, czy istnieje śmierć kliniczna? No i drugie pytanie związane jest z tym, czy właśnie można być w niebie, tak jak twierdzi ten chłopiec, potem wrócić na ziemię, opowiadać, co się w niebie widziało, jak to tam było. No, zwłaszcza, że ci rodzice tego dziecka poświadczają, że no, mówi o rzeczach dobrych oczywiście, ale no, o których nie powinien był wiedzieć, bo nikt mu o tym nie mówił, jak różne relacje rodzinne, jak tam nawet była kwestia nienarodzonego dziecka, prawda, bo ta mama poroniła, że ten chłopiec tą siostrzyczkę właśnie widział, z nią rozmawiał, no, no takie rzeczy opowiadał. Rodzice twierdzili, że no, nie ma podstaw do tego, żeby ten chłopczyk, to dziecko o tych rzeczach wiedziało. Znaczy ja tutaj, jak już mam ten filmik skomentować, to akurat do tego się odnoszę z wielkim dystansem. No z kilku powodów, to znaczy żadnej pewności nie mamy, oprócz twierdzenia tego chłopca, że on faktycznie w tym niebie był. To, że on poznał jak przeszłość, o której nikt jej nie mówił, no ludzie chodzą do różnych także wróżek, mają kontakty z rozmaitymi mocami, duchami. I on się lubi też zły duch podszywać pod aniołów światłości i mówi o rzeczach z naszego życia, szczególnie te, które miały miejsce, także jakby to źródło tej wiedzy, no, dla mnie nie jest jakoś pewne. Ale tu jest mowa o kilkuletnim chłopcu. No ale, no i co? No to czy rzeczywiście co, on był u wróżki? Nie, on nie był u wróżki, ale teraz tą wiedzę, którą on zaczerpnął na temat przeszłości swojej rodziny, on wcale niekoniecznie musiał czerpać od Pana Boga, o to mi chodzi, że mógł się ktoś podszyć pod jakiś powiedzmy Boży głos, w sensie, że pod jakiś dobry głos i te informacje też by uzyskał, o to mi chodzi. Nie mówię, że był u wróżki, natomiast no, ja osobiście podchodzę z dystansem. Święty Paweł mówi bardzo jasno, ani oko nie widziało, ucho nie słyszało, serce człowieka nie zdołało pojąć. Jak wielkie. Tak, dla mnie ten chłopiec tam, no może źle ocenia, może jest wystraszony tym wszystkim, chociaż nie wiem, czy można byłoby się niebem wystraszyć. On tam sprawia wrażenie takiego lekko przygnębionego jakby tym wszystkim. Opowiadał, jak tak. Opowiadał. No, on dla mnie osobiście jest niewiarygodny. Jeżeli to, co mówi, wkomponowuje się w całą naukę Kościoła, nie ma tam nic sprzecznego z tym, co Kościół mówi, no to można to przyjąć jako jakiś głos, jako powiedzmy, no nie wiem, jak się w ogóle ostatecznie Kościół odnosi do tego, jako jakieś prywatne objawienie, które zasadniczo na pewno w teologii nic nowego nie wnosi, no bo to skończyło się objawienie absolutnie wnoszące wszystko z Panem Jezusem. Natomiast ja jestem osobiście dość dystansowany do tej wypowiedzi. No, dla mnie to jest niewiarygodne. Znaczy się, on jest niewiarygodny jako ten, który przedstawia to. No poza tym można, oczywiście to by trzeba było zapytać. No, oczywiście, zapytać, może ojciec wierzy w to. Może wierzę, może nie. Należałoby zapytać pewno też i psychologów, tak? Bo niewykluczone, że rodzice kompletnie nie mają świadomości o tym, że to dziecko słyszało o pewnych historiach z ich życia. Pewno dzieciom tego nie mówiły, ale może rodzice albo ze znajomymi, albo między sobą rozmawiali o tych wydarzeniach, które to dziecko potem relacjonuje. Także to też nie jest wykluczone. Oczywiście to jest, nie nam to rozstrzygać. W każdym razie to jest jedna sprawa, myślę, związana z tym filmikiem. No, czy jest wielki znak zapytania, sceptycyzm, tak, myślę, że Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to akurat no, poproszę nas o komentarz, tak chcieliście, to nie jest tak nauczanie Kościoła, że Kościół się sceptycznie do tego podchodzi. Nasze odczucie jest takie akurat. Ale myślę, że zaraz spróbujemy coś wyjaśnić, tak? No to wyjaśnijmy no właśnie, sobie kilka kwestii. Po pierwsze, czy istnieje śmierć kliniczna? Oczywiście istnieje śmierć kliniczna. Tylko że śmierć kliniczna nie oznacza śmierci, która jest ostatecznym zakończeniem życia doczesnego.
Wiemy, że dopiero w momencie śmierci doczesnej, zakończenia tego, tej śmierci, tak, kiedy zaprzestają wszystkie funkcje organizmu, serce, mózg i tak dalej, wszystkie funkcje życiowe zaprzestają, mamy do czynienia ze śmiercią, która jest progiem do przejścia w inną rzeczywistość, właśnie w tę duchową, tak to nazwijmy, tak? A więc z drugiej strony nie mamy przypadku, nie znam, żeby ktoś po śmierci już takiej, właściwie już tej definitywnej, wrócił i opowiadał, co było. W sensie został wskrzeszony. No wskrzeszony został Łazarz, tak? Ale Pan Jezus o Łazarzu mówi, nie patrzcie, bo on śpi. Więc to jest też tekst, nad którym trzeba się pochylić, tak? Pismo Święte mówi tak, raz człowiekowi śmierć, a potem sąd. A więc oznacza to, że jeżeli raz śmierć, a potem sąd, to właśnie my po tej śmierci idziemy już na sąd, tak? Czyli potem jest albo niebo, albo czyściec, albo piekło. To... Nie ma powrotu potem na ziemię. No tak, ale na przykład siostra Faustyna miała jakąś wizję. Ale to tak? Są wizje. To są wizje, a nie śmierć. Aha, że po prostu, że ja idę tam po swojej, rozumiem. Bo czymś innym mieć wizję nieba, wizję piekła, tak? Bo są święci, którzy takie wizje mieli, a czym innym jest umrzeć, tak? Zobaczyć tę rzeczywistość, czyli być tam duszą, w sensie już bytowania tam w tym innym wymiarze i wrócić. No tak. Tak, śmierć kliniczna nie jest tym momentem, kiedy człowiek przestaje żyć, przechodzi do innej rzeczywistości i potem wraca tutaj na ziemię, opowiadając, co tam widział. No, skomplikowane i jasne zarazem to wszystko. Ja myślę, że słuchajcie, no, my mamy taką jakby chęć podpatrzenia troszkę tej rzeczywistości, która jest nam teraz niedana, tej pośmiertnej i każda taka wypowiedź, ona w jakiś sposób będzie budziła zaciekawienie, i tym bardziej, jeżeli to się będzie wydawało wszystko sensowne, co tam jest, tak? No i jeżeli to będzie w jakiś sposób, nie wiem, moim zdaniem napawało nas jakąś radością, jeżeli chodzi o niebo, no to będziemy być może nawet chcieli w to uwierzyć, czy jakoś zobaczyć, jak to tam będzie. Ale pamiętajmy, że te nasze wyobrażenia to są tylko, to patrzymy jakby w zwierciadle, nie? Także niewykluczone, że ten chłopiec miał jakąś łaskę, jakiś dar od Pana Boga, widzenia, tak, tej rzeczywistości. Zwłaszcza, że to było dziecko, jest to dziecko pastorów, z tego co ja zrozumiałem, a więc tam ten czynnik religijny był pastora taki pewno mocno oddziaływujący i pewno i kazania, i przygotowywania się, i wspólna modlitwa i tak dalej, więc to dziecko jakoś tak wzrastało i no właśnie, czy to były jego fantazje, czy to było objawienie, no trudno nam to ocenić, ale wizja jest piękna i zachęca do tego, by do nieba iść. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Pytania ślijcie na adres piw@tv-trwam.pl. Pokój i dobro. Pokój i dobro.